to efekty tak zwanego tygodnia granicy proklamowanego przez Ludowy Front Azerbejdżanu. Okolite miasta Nachiczewan. Zdewastowane urządzenia graniczne, linie łączności, wieże obserwacyjne. Kilkutysięczne grupy Azerów, mieszkańców Azerbejdżanu, demonstrowały tu 3 stycznia. Interweniowało wojsko. Nie użyto broni, jednak jedna osoba zginęła. Podobnie było w wielu miejscach prawie 800-kilometrowej granicy z Iranem. Do kolejnych zamieszek doszło w minioną niedzielę. Informując o zajściach w Nachiczewanie, agencja TASS pisała o ekscesach tłumu częściowo odurzonego alkoholem i narkotykami. Taki komunikat wywołał kolejne protesty. Dowódca Wojsk Ochrony Pogranicza w tym rejonie, Żukow, stwierdził, że nie dysponuje faktami potwierdzającymi doniesienia o narkotykach. Front Ludowy domaga się przyłączenia Azerbejdżanu do rejonu zamieszkałego przez Azerów w północnym Iranie, a przynajmniej zniesienia ograniczeń w odwiedzinach krewnych po tamtej stronie i zgody na swobodny handel przygraniczny. Wielki Azerbejdżan został po II wojnie światowej podzielony i około 4 milionów Azerów mieszka w Iranie, ponad 6 milionów w Azerbejdżanie i stanowią tam oni przytłaczającą większość. To muzułmanie szyici, a konflikt ma głównie podłoże religijne. Zamieszki nad granicą poprzedziły również zorganizowane przez Ludowy Front Azerbejdżanu manifestacje w Dżalilabadzie, gdzie także zginęła jedna osoba. Uczestnicy rozruchów grożą zemstą żołnierzom służby granicznej i ich rodzinom. Iran uważa, że demonstracje graniczne nie sprzyjają kontaktom ze Związkiem Radzieckim, które ocenia się w tej chwili jako bardzo dobre.